filia rycerska biblioteki w Owieśnie to nawiązanie do tematycznej wsi, ale jednocześnie rozwiązanie problemów infrastruktury i dostępności jej dla wszystkich grup odbiorców. Nasza biblioteka w Mościsku ma 6 filii, jedną z nich jest Owiesno. Przyszedł na nią czas, aby modernizować, dlatego że wcześniej jako niezbędny element tego przedsięwzięcia wykupiliśmy od osób prywatnych 2 lokale. Dzięki temu w 100% obiekt jest naszą własnością, co pozwala nam właśnie skutecznie pozyskiwać środki i też przekazaliśmy ten obiekt bibliotece. Jego usytuowanie jest takie, że dzięki modernizacji również spełnimy wymagania ustawy o dostępności. Będzie tutaj również zamontowana winda dla osób z określonymi potrzebami. Ale tak naprawdę to dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa 2.0 złożyliśmy wniosek, gdzie spośród 47 zakwalifikowanych wniosków nasz znalazł się na 17 miejscu. Wartość tej inwestycji szacowana jest na dzisiaj na 2 600 000, z czego dofinansowania mamy 1 924 000, czyli po naszej stronie ten wkład jest niewielki na szczęście, ale też istotny, bo to są duże środki. Dlaczego taka kwota? Bo oprócz modernizacji tego obiektu będzie się również, jak to mówią, działo wiele, czyli ten dostosowanie wyposażenia wewnątrz, zrobienie lepszej oferty wsi tematycznej. Trwałość projektu jest też około 10 lat, więc musimy spełnić te wszystkie wymagania projektowe. Filia biblioteki w Owieśnie to jest najmniejsza filia, jaką mamy w sieci naszych bibliotek. Działała w jednym malutkim pomieszczeniu, tak troszkę z utrudnionym dostępem do większej przestrzeni, no ale jakoś staraliśmy się zapewnić dostęp do książki i do innych dóbr kultury mieszkańcom Owiesna. Teraz, mam nadzieję, będzie to dużo łatwiejsze. Już raz żeśmy składali wniosek, oczywiście Mościsko Biblioteka Główna składała, nie udało się. Tym razem jestem szczęśliwa, udało się, jest to marzenie chyba wszystkich mieszkańców, bo biblioteka naprawdę jest maleńka, najmniejsza chyba z filii naszej bibliotece w Mościsku gminnym. Także jestem bardzo zadowolona, że się udało pozyskać te środki. Na pewno będzie osobne pomieszczenie dla seniorów, osobne dla dzieci, czytelnia, na pewno pracownia komputerowa. Czy to będą 4 pomieszczenia, czy pomieszczenia będą wielofunkcyjne, to dopiero się okaże, jak będziemy projektować wnętrze obiektu. Myślę, że na pewno zawsze nowe przyciąga, tak? A przede wszystkim chodzi o to jakieś działanie takie warsztatowe, kulturalne. Brakowało właśnie do takiego miejsca i teraz mam nadzieję, że jeszcze więcej będzie przychodziło mieszkańców do biblioteki. Jesteśmy jedyną instytucją kultury na terenie gminy Dzierżoniów, więc staramy się zapewnić dostęp do różnych form kulturalnych dla mieszkańców całej gminy. Najwięcej czyta oczywiście seniorów, tak? Ja staram się zakupywać książki pod tematykę naszych czytelników, to co lubią, także na bieżąco są nowości, także są zadowoleni z tego, co jest. W projekcie jest również plan na wyposażenie, także będzie wszystko nowe, pachnące i miejmy nadzieję stylizowane chociaż trochę na właśnie taką rycerską filię z takimi elementami, które będą nawiązywały do wioski tematycznej. Trzeba też mieszkańców, a szczególnie tych młodszych, troszeczkę przyciągać jakimiś takimi dodatkowymi zajęciami, jakimiś festynami, warsztatami, żeby jednak tę bibliotekę przy okazji odwiedzili. Czytelnictwem jest w ogóle w całym kraju taki trochę problem, natomiast przerzucili się czytelnicy na takie nowocześniejsze formy czytania, czyli audiobooki, e-booki i książki elektroniczne. Cieszą się zainteresowaniem, też mamy je w swojej ofercie, dlatego my nie narzekamy na brak czytelników. Mam nadzieję, że to, że będzie piękna, nowa, pachnąca filia, to też jeszcze przyciągnie nam nowych czytelników, którzy do tej pory nie korzystali z obiektu. Prace rozpoczną się projektowe w tym roku, dlatego że jest to obiekt również pod specjalnym nadzorem konserwatorskim, dlatego musimy to wszystko mieć uzgodnione. Tutaj takie dostosowanie też terenu i własności terenu jeszcze obok w międzyczasie następuje, ale na przykład z innego projektu, tej fotowoltaicznego, o którym też wielokrotnie mówimy, w ciągu najbliższych miesięcy na dachu tej nieruchomości pojawią się panele. To spowoduje potem niższy koszt funkcjonowania tego obiektu. Dzięki temu, że jesteśmy tą wioską tematyczną, widać, że tutaj coś się dzieje, jak słyszę obcych tutaj turystów czy przyjeżdżające osoby mówią, ale wy tutaj macie ładnie, to jestem wtedy dumna z tego, że jednak to Owiesno przyciąga tych turystów i podoba się innym.